Co poszedłeś zrobić? Na jedyneczkę poszedłem, a tu takie okazy piękne. Normalnie szalejemy. Szalejemy. Grzyby są, kurka jest, powiem wam. Witam was, witam las, witam las. Przyjrzyjcie się, co tu jest. Szok normalnie. I nie mówcie mi, że to jest z 2021 roku. To jest prawda czasu, prawda ekranu. Wszystko się dzieje teraz. 2022 lipiec. Widzicie, co tu się dzieje? Nic starego. Wszystko na bieżąco. Szok normalnie. Tu. No jest po prostu wszędzie. Wysyp. A w szczególności pani Agnieszce z Dolnego Śląska. Zaczynamy ten film. I standardowo cały rok woda w tym samym miejscu. Powiem wam, że dolało konkretnie i grzyby są. Mamy doniesienia, że w innych województwach jest słabo z grzybami, albo wcale, ale u nas są. I to nie z tamtego roku, tylko z tego, 2022 roku. Mimo, że w jednym z filmów się pomyliłem, tam powiedziałem, że był lipiec, a to było w czerwcu, no ale każdy, kto ogarnięty, słyszał, że data była 2022 rok. Dzisiaj jest 12 lipiec, ale będę uważał, żeby się nie pomylić. Jesteśmy u siebie na lesie i lecimy, zobaczymy, co będzie. To mnie najbardziej denerwuje, słuchajcie. Przyjadą raz na grzyby, nachlać się i butelka sru do lasu. Nie można wsadzić do plecaka. To mnie totalnie denerwuje. Weźmiemy ją oczywiście, lecimy dalej. No, wysypy są tych bieluchów. Tam. No jest ich dużo. Słuchajcie, lecimy na miejscówkę kurkową. Podgrzybka słabo, gołąbka też słabo. Bieluchy same tutaj na miejscówce gołąbkowo-podgrzybkowej. Lecimy na kurki. Bo kurek jest dużo, jest wysyp kurek. I tak jak mówiłem, zmieniliśmy miejscówkę na kureczki typową. Tam, gdzie zawsze zbieramy kurki, słuchajcie. I są jak zwykle. Jest ich dużo. 12 lipiec. Żebyście nie mówili znowu, że wojna trwa na Ukrainie. Euro drogie, dziadek do nas doszedł. Tu jestem! Ho ho! Mom! Dziadek z domu przyszedł. Słuchajcie. Także jest z nami. I zbieramy. I słuchajcie, następny sztosik. Tutaj. I tutaj ładne kureczki zgolimy. I następne piękne kureczki zgolimy. Także nie mówcie, że nie ma grzybów, bo są. W lipcu. Tylko trzeba się ruszyć, panie. Trzeba się ruszyć. I patrzcie, na dzień dobry na wyjściu. Taki sztosik. Tu mam jeszcze czerwoną gąbkę, ale my czerwonych gąbek nie zbieramy, bo są gorzkie. Tych właśnie się nie zbiera. Lecimy dalej. I następna czerwona też nie bierzemy. Ale borówek, powiem wam, to jest. Jest las borówek. Szok normalnie. Trzeba będzie wpaść na borówek. Słuchajcie, kolejne. Ale co wam powiem, że zaczęły się przesośnie rosnąć. Jeszcze nie doszliśmy nawet do bukowych, dębowych lasów, a już przysośnie zbieramy. Także powiem wam, że nic tylko zbierać. Dobra, i takie dziadek przygolnął. Kury. Także są. Słuchajcie. O, tutaj Daniel przygolił. O, dupę. I tu jest wysyp piękny. Daniel. Popatrzcie, jaki piękny wysyp. Dobra, chłopaki na pół przygarnęli. Zobaczcie. No jest grubo. Dziadek i Daniel. Dobra, lecimy dalej. Jedną rzecz wam chciałem powiedzieć, że strzeliło nam 1000 subskrypcji.
1000 słupków jest, za co wam pięknie, serdecznie, z całego serducha dziękujemy. Naprawdę jesteśmy mega, mega podbudowani. Wszystkim bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Ale słuchajcie, jest jedna osoba, której chcieliśmy szczególnie podziękować. Pani Agnieszce z Dolnego Śląska. Słuchajcie, trzy sprawy. Pierwsze, jest z nami od samego początku. Dwa, pod każdym filmem jest komentarz. Trzy, jakie to są komentarze? No po prostu bajeczka, jest mistrzynią, jeśli chodzi o komentarze. Zresztą sami poczytajcie, to zobaczycie. Także pozdrawiamy pani Agnieszko serdecznie. Dużo zdrówka i buziaczki od nas lecą. A my wracamy do grzybów. No pięknie Daniel przygarnął. Zobaczcie. Gitara. Dobra. Zobaczcie, jaki sztosik piękny. Piękny sztosik. Raz. Tutaj są piękne, powiem wam. Piękne. Pięknie, aż dupka mięknie. Pięknie, aż dupka mięknie. Powiem wam, że piękne sztosy. Po tych deszczach to takie są piękne te kureczki, że prima sort, wam powiem. Prima sort. Cyk. Grzybnik tutaj przykryjemy. Elegancko. Gdzieś tu jeszcze widziałem. A tu. Tu są. Pyk. Trzy. I taka horda. Taka piękna horda, powiem wam. No jest fajnie. Jest fajnie i są grzybki. Nie mówcie, że nie ma w 2022 roku, bo są. Tylko trzeba troszkę pochodzić. A grzybiarze, którzy mają swoje miejscówki, wiedzą, o co chodzi. Lecimy. Dziadek i nowe szedł. Dziadek i nowe szedł. I nowe szedł. Dobra. A tutaj co będzie? Gołąb. Piękny gołąb. I takie. Piękne, duże są. Daniel wam powiem. Zagolił. Pod ofrężyną, ale tych to już nie wyciągnę. A może z tej strony. A udało się. Tam jeszcze, a to od drugiej mogę. Pyk. Bo tam jest 60. I tutaj jeszcze taki sztosik. Daniel, ogarnij zaraz. Zobaczcie, jaki strzał. Jaka kura. Piękno. Ale tylko jedna. Piękna, piękności. Piękna i to taka duża. I taka cała fajna armia w borowinie. Te borowinie są takie fajne, bo duże. No. Tu. Pyk. Borowinie ładne wam powiem. No, panie kozak. Damy je tutaj na środek wszystkie, bo ich jest sporo. I takie piękne, piękniutkie kureczki. To jest z tej miejscówki. Jedno miejsce padło. I taka fajna rodzineczka. Bam, bam, bam. I znów strzał. Słuchajcie, nie nagrywam wam wszystkich, jak zbieramy, bo film by trwał z 2 godziny.
i muchomorek, widzicie? Z pochwy wychodzi. I znowu. Piękne kureczki. Golimy pięknie. No. Golimy pięknie, powiem wam. Aż dupka miękka. Dobra, kochani. Kończymy ten film. Zobaczycie jeszcze podsumowanie w domu. I tyle. I słuchajcie, podsumowanie na naszym słynnym stole. Jakieś trzy gołąbki, umówmy się. No i kureczki oczywiście. Kureczki. Kureczek trochę wpadło. I tak jak mówię, lipiec. 12. Sami możecie to sprawdzić, bo dzisiaj Chorwacja przyjęła euro od 1 stycznia 2023. Będzie na Chorwacji euro. Taka informacja dzisiaj doszła, więc na pewno będzie przy tym do tego data dopisana. Jak ktoś nie wierzy. Dobra, kochani, podsumowanie wam zrobiłem. Grzybki są fajne. I do następnego. Widzimy się w następnym filmie. Hej. Koniec. Ta-dam.